to porozmawiajmy trochę. To są sztućce. I czy ktokolwiek, kiedykolwiek z Państwa, na przykład siedząc w domu, zadawał sobie pytanie... To nie gadaj, tata. Dobrze, cicho. Tam. Teraz się muszę skupić, bo się rozproszę. Okej, okay, kto z Państwa kiedykolwiek sobie zadawał pytanie, dlaczego, znaczy, co leży tam gdzieś najgłębiej, najgłębiej? Co leży u przyczyny, dla której zupę jemy łyżką, a nie widelcem? Kto się nad tym zastanawiał? Okej, okay. No dobra, to, no, to jak się tak zastanawiali, to czy coś wymyślili? Czy coś się, czy, co takiego, no bo jakby specjalnie to nie bez powodu jest widelec, tak? Zwróćcie uwagę, że zarówno łyżka, jak i widelec w dużej mierze są do siebie podobne. To dlaczego zupę jemy łyżką, a nie tym nieszczęsnym widelcem? Bo by przeciekało. No ale no to co sprawia, nie podpowiadaj, co sprawia, jaka cecha tego obiektu sprawia, że wobec tego ta łyżka się nadaje? Bo paradoksalnie nie każdy obiekt, może spróbujemy zdefiniować łyżkę za chwilę, co jest dobrą łyżką, a co jest złą łyżką na przykład. To, ale co, jaka cecha odróżniająca widelec od łyżki sprawia, że to właśnie łyżka nadaje się do jedzenia zupy? No bo możemy sobie... gromadzenia. I jaka to jest cecha? Do jakiej grupy? No bo na przykład, czy to jest kolor? Nie, no, no właśnie, to już mamy jakąś informację, że to z pewnością nie kolor, to co to za cecha? Jak my byśmy ją chcieli nazwać? Kształtem, tak, tak, no bo właśnie i teraz zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj Pan świetnie pokazał, bo Pan pokazał to, prawda? Taka płaska łyżka też się fatalnie nadaje do jedzenia zupy, bo nie zbierze, więc ten kształt musi być też wklęsły. Zwróćcie Państwo uwagę, że w bardzo dużym przybliżeniu, a fizyka to nauka przybliżeń, tak? W bardzo dużym przybliżeniu samochód i lodówka to są identyczne obiekty. Są zrobione z tego samego, prawie jedno i drugie byśmy przybliżyli jako metal w bardzo dużym przybliżeniu, ale to pewne cechy związane z kształtem tych obiektów sprawiają, że na lodówce fatalnie się zjeżdża z górki, tak? No właśnie, i to jest jakby ta podstawowa obserwacja, taka od której jakby w ogóle zaczynamy zastanawiać się nad funkcją obiektu, to jest to, czy możemy nadać temu kształt. No to, co, to dlaczego ludzkość zaczęła iść do przodu, to dlatego, że wpadła na to, że zderzając ze sobą dwa kamienie jest w stanie zmienić ich kształt. I nagle się zrobił nóż. No i rewolucja, tak? Kompletna. Czyli, szanowni Państwo, to jest reguła natury, o której absolutnie nie mówi się w szkołach. To, że kształt ma znaczenie i mało tego, to jest ta cecha właśnie nadająca właściwości. To dzięki niej coś działa albo i nie. I jakby to właśnie jest punktem wyjścia do naszego, do próby zrozumienia, jak to ma się w ogóle do na przykład takiej choroby Alzheimera, tak? Dlaczego jest ta choroba Alzheimera. Ja się nazywam tak, Mikołaj Kuska, i jestem zatrudniony tutaj na Wydziale Fizyki i jeszcze przez chwilę. I jestem z Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, do którego serdecznie zapraszam do zainteresowania się, co robimy. Bo wydaje mi się, że fantastyczne rzeczy. No ja tutaj zagajam temat, kto z Państwa grał albo zna grę komputerową Dead Island. I co było, motyw jaki, co tam się takiego złego dzieje na tej wyspie śmierci? W ogóle polska produkcja, ciekawostka. Są zombie, tak jest. Produkcji o zombie jest sporo, prawda? Na przykład, tutaj uwaga, trochę spoileruję, ale mamy grę The Last of Us. W The Last of Us przyczyną tego, że ludzie są hiperagresywni, jest grzyb. Zresztą to jest inspiracja tym grzybem, który atakuje muchy i mrówki. Można sobie zobaczyć nagranie, jak mucha na przykład powoli przestaje iść, gdzieś się zatrzymuje i potem z niej tak spektakularnie wyrasta ten grzyb i potem ją zarasta.
I zresztą to ten grzyb jakby wymusza na niej wędrówkę do góry, bo że, jak zauważycie Państwo, są takie muchy, można się przyglądać, niektóre się lubią gdzieś tam zatrzymać. Polecam podcast na ten temat Radia Naukowego, tam specjalistka od tej sprawy o tym opowiada, tak że to brzmi sensownie. I no wiadomo, były wirusy, tam chyba w Jestem Legendą był wirus wścieklizny, czy coś takiego, a co było przyczyną epidemii zombie na rajskiej wyspie w grze Dead Island. Przeszedłeś całą? Nie, nie skończyłem. A nie skończyłem. Ja skończyłem, no więc wiem, ale to mogę wyspoilerować? Tak, dobra. No to słucham. Praca domowa. To ktoś z Państwa może wie, bo nie wiem, czy nikt, rozumiem. Dobrze. Akurat wymyślił, a dobra, to niech to będą priony. I dlatego ta gra, jak doszedłem do rozdziału chyba piątego, gdzie docieramy do przyczyny tej choroby i to jest choroba prionowa, więc inspiracja idzie raczej z wysp, tam gdzie plemiona kanibali chorowały na choroby prionowe w wyniku tego, że jeżeli jemy mózgi naszych zmarłych bliskich, to rozprzestrzeniamy bardzo łatwo te priony i po prostu wymyślono, że to będzie ten motyw. No ale od początku, no to jest komórka i tak uczymy się o niej w szkole. Komórka jest zbudowana z czterech takich, najbardziej podstawowo to są cztery składniki poza wodą, czyli tłuszcz, cukier, białka i kwasy nukleinowe, czyli DNA i RNA. No i komórka to jest po prostu mieszanina tego wszystkiego. Bardzo sprytnie zorganizowana i znacznie bardziej złożona niż sugerowałby ten rysunek, czy nawet ten. Znaczy, komórka to jest gigantyczna żelka pokryta tłuszczem. Znaczy my jesteśmy, w ogóle jesteśmy z tłuszczu cali. Błony biologiczne to też jest tłuszcz. Która w środku ma jeszcze więcej żelek i to, co odróżnia na przykład od siebie fragmenty komórek, to że jedne fragmenty są bardziej, drugie mniej żelkowe. I to jest komórka. I ona jest gęsta, bo my wyobrażamy sobie, mówimy, że to jest roztwór wodny, więc no każdy człowiek sobie wyobraża roztwór wodny, jako cukier wsypiemy do wody, no to mamy roztwór wodny sacharozy na przykład. Jak jakiś barwnik, no to roztwór wodny tego barwnika. Natomiast komórka nie jest taka, że gdybyśmy spróbowali ją powiększyć i wypełnić to pomieszczenie czymś tak gęstym jak komórka, no to mielibyśmy ogromny problem z przemieszczaniem się, oddychaniem i tak dalej. No to byłby pewnie jakiś, no pewnie coś w stylu takiego bardzo, taki pewnie twardszy trochę budyń, ale tu mógłbym się pomylić w przeskalowaniu. Ale to nie jest herbatka. To jest bardzo ważne. No i w tej komórce, żeby to wszystko mogło się dziać, w ogóle tam są jakieś miliony procesów. Jeśli ktoś chce, niech włączy sobie, niech wpisze sobie, tam trzeba złożyć słowa w jakiejś dowolnej kolejności, pewnie mapa procesów biochemicznych, niech dopisze interaktywna, coś takiego. I powinien znaleźć taką właśnie interaktywną mapę procesów biochemicznych. Tam chyba firma Roche wypuszczała coś takiego i no, w sensie to jest niepojmowalne dla nikogo. Dlatego my się zajmujemy pojedynczymi ścieżkami, gdzie jest 6, 7, 10 cząsteczek, bo to się da zapamiętać. A to są tysiące różnych przedziwnych obiektów i dziesiątki różnych przecięć. I teraz, mimo że ja mówiłem o czterech składnikach, to ten najatrakcyjniejszy, przynajmniej dla mnie, ale no, po prostu obiektywnie najatrakcyjniejszy, to są białka. Dlatego, że białka pełnią bardzo dużo różnych funkcji w naszym organizmie. Na przykład tłuszcze głównie służą do zmagazynowania energii i cukry, pełnią funkcję strukturalną. Tam parę pochodnych tłuszczy, no to są hormony steroidowe, więc troszeczkę informacji możemy przepuścić za ich pomocą i tyle. Nie będę specjalnie ich rozbudowywał, żeby podkreślić te białka. Kwasy nukleinowe, no to dużo informacji i dużo regulacji. Natomiast białka, no właśnie, jakie pełnią białka funkcje? Zobaczymy, czy nauczyciele zrobili dobrą robotę. To nie będzie żaden zarzut do Państwa. A tak na poważnie, to jakie role pełnią białka? Co może takiego białko zrobić w takiej komórce? Transportuje.
Może, tak. Są takie śmieszne białka. Ja przyznam się, że zapomniałem wkleić kilka ich zdjęć. A są takie śmieszne białka, które dosłownie mają takie struktury, które przypominają nóżki i mechanizm chodzenia tego białka polega na tym, że ono właśnie miącha tymi nóżkami i to wygląda jak chodzenie. I ma ogonek, do którego jest przyczepione cargo, czyli po prostu taki pęcherzyk tłuszczowy wypełniony czymś smacznym albo niesmacznym, w zależności od tego, w którą stronę to będzie biegło. Jedno to białko albo dyneina, albo kinezyna ma właśnie nóżki, bo są... My mamy... To nie jest pokazane niestety, ale w białkach są, w komórkach są autostrady z różnych rodzajów białek, znowu. Białka budują... Tam mamy w zależności... Mamy mikrofilamenty, mamy tam filamenty pośrednie, aktynowe oraz mikrotubule. No i mikrotubule to są właśnie takie duże autostrady, po których właśnie latają te nasze komórki, białka transportujące. Więc mamy te transportujące, mamy te takie strukturalno-transportujące, które budują drogi. A kto z Państwa oglądał Było sobie życie? No to wszyscy, prawda? To nie można przystąpić do matury na przykład z biologii bez obejrzenia tego serialu. No i kto pamięta te takie muszki białe, co one łapały bakterie, ją tak ciągały i to był symbol brutalnego mordowania w naturze, tylko że w wersji dla dzieci. Takie muszki były. Ktoś z Państwa pamięta? Tak? No to i one jak się nazywały? One miały swoją nazwę? Nie. Nie. Przeciwciała, albo inaczej immunoglobuliny. Okej. Okay. Przeciwciała, albo inaczej immunoglobuliny. Tak, i to nic innego, tylko cząsteczki białek. Bardzo duże, ale wciąż cząsteczki białek. Poza tym białka jakby prowadzą reakcje chemiczne. To one odpowiadają za reakcje chemiczne. Na przykład jeżeli ktoś komuś, na przykład przez kompletny nawet przypadek, zdarzyłoby się kiedykolwiek, nie wiem, pomylić na spotkaniu towarzyskim szklanki, nadużyć przez to alkoholu, no to nasze enzymy, czyli właśnie białka, odpowiadają za strawienie takiego alkoholu. Jeżeli na przykład państwo, ktoś mówi, no ja chyba muszę tutaj zrzucić coś, no to wtedy odpowiednie enzymy trawią jego tłuszcz, albo w drugą stronę, bezczelnie mu dobudowują trochę tej tkanki tłuszczowej, mimo że on nie chce, one nie są szczególnie posłuszne względem naszej woli, więc one realizują reakcje chemiczne, to one budują, w ogóle one, to jest zabawne, bo białka budują inne białka, taki, aż się przypomina taki cytat z Gwiezdnych Wojen, gdy C-3PO w drugiej części Gwiezdnych Wojen w Ataku Klonów wchodzi do tej fabryki droidów i nie może uwierzyć, bo dla niego to jest zmiana w ogóle postrzegania świata. Wchodzi i mówi, maszyny budują maszyny. I to jest jakby dla niego kompletne zaskoczenie. To tutaj jest podobnie, białka budują białka. Mamy takie rybosomy, są takie kuleczki z białek i RNA i one produkują kolejne białka. Białka mogą magazynować. Na przykład hemoglobina. No każdy pewnie gdzieś tam prędzej czy później o hemoglobinie słyszał. To jej zadaniem jest złapać atom tlenu i umożliwić jego transport. Mamy na przykład kalmodulinę, która trzyma dwutlenek, jony wapnia, oczywiście. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy też bardzo specyficzne białka. Jednym z takich specyficznych białek jest tak zwane GFP, czyli białko zielonej fluorescencji, co sugeruje, że ono świeci. I mam pytanie, jak... Wracając do tego tematu kształtu. Jak wygląda przyzwoity obiekt, który świeci? Gdybyśmy chcieli go opisać, tak przylatuje na przykład istota z innej planety, one nie mają na przykład latarek, lamp i tak dalej. I musimy jej to wyjaśnić. No to jak jest zbudowane coś, co świeci zazwyczaj? Jak byśmy chcieli to zbudować? My nigdy nie zadajemy sobie takich pytań, to jest w ogóle super. Jakbyśmy spróbowali to opisać, tak? No nie możemy wyłożyć na przykład całej teorii prądu, dlaczego ten prąd płynie, a dlaczego w innych materiałach nie płynie. No dobra, no to jak płynie, no to można go przepuścić przez jakiś specjalny materiał, a ten materiał jak będzie dostatecznie specjalny, to sobie zacznie świecić. No takiej historii nie możemy opowiedzieć, bo chcemy
Kosmita pyta, co to jest lampa. Tak, albo co to jest żarówka, albo co to jest... Bo zwróćcie Państwo, że lampa, żarówka, latarka i reflektor w samochodzie, to wszystko jest zbudowane identycznie, prawda? Dlaczego to słońce? No tak, ale słońce nie ma tego jednego elementu, który mu pozwala. W sensie to no nie, ale nie, wytwory człowieka. No dobra, mnie złapałaś. Wytwory człowieka. No mamy, zazwyczaj, to podpowiem, jest tak, że mamy element, który świeci. Nie ma znaczenia, co to jest. Musi być coś, co będzie dawało światło i jest zawsze drugi element, obudowa. Zauważyliście Państwo, że zawsze nie wymyślicie Państwo niczego, co świeci, co nie ma obudowy, chyba że to pochodnia. Tak? I w ogóle wymyślenie obudowy było genialne, bo potem ktoś wpadł na komuś, światło raziło w oczy, więc wstawił lusterko i w ten sposób ukierunkowo przepił światła i wymyślił reflektor. W sensie to najpierw była lampa naftowa. I nie, uwaga, białko GFP jest zbudowane z obudowy, no a ta obudowa ma chronić, no to co odpowiada za świecenie w tym białku jest schowane w środku. Czyli nawet w tym nie byliśmy pomysłowi i natura przed nami wymyśliła latarnie. I jak jest w ogóle produkowane takie białko? Białko jest produkowane w następujący sposób. Mamy DNA i DNA to jest trochę tak jak rękopis piusa któregoś w archiwach watykańskich. Nikt o zdrowych zmysłach nie da go Państwu do ręki, bo na przykład ten papier tego nie wytrzyma. Co możemy dostać zamiast takiego rękopisu? Replikę. No więc nasza komórka, wiedząc, w cudzysłowie wiedząc, bo nie jest zdolna do jakby świadomości, wiedząc, że DNA jest bardzo cenną informacją i nie może zostać uszkodzona, a jakiekolwiek takie stałe zwielokrotnienie DNA w naszych komórkach nie jest szczególnie zdrowe, prawda? Na przykład wyobraźmy sobie, w przypadku zespołu Downa mamy jeden dodatkowy chromosom i to już powoduje bardzo poważne zmiany, na przykład na etapie rozwoju. Nasze komórki są bardzo, bardzo czułe na ilość tego DNA i to jest tak, że na przykład jeżeli są mechanizmy, jeżeli DNA się pojawi poza jądrem komórkowym w nieodpowiednim momencie cyklu komórki, no to ona może nawet z wrażenia popełnić samobójstwo. Bo to znaczy, że coś się złego dzieje, więc lepiej się zabić niż zmienić na przykład w nowotwór albo coś w tym rodzaju. Więc raczej DNA nie może zostać jakoś wypuszczone, coś w tym rodzaju poza jądro komórkowe. I teraz to DNA musi zostać przepisane w jądrze komórkowym na zasadzie transkrypcji do RNA. A tam są pewne różnice w tej budowie. Tutaj nie chcę w to wnikać, bo od tego to można spokojnie, moglibyśmy tu spędzić pewnie kilka lat studiów i uczyć się, jak to dokładnie wygląda. I dopiero potem to RNA przepisywane jest na białko. Zatem i stąd się właśnie to bierze to, że, no, że w naszych genach, czyli w DNA, jest zapisana informacja o nas, no bo są produkowane te białka i tak dalej. Dlaczego, mimo że mamy bardzo podobne DNA, prawda? Na przykład moi rodzice mają bardzo podobne DNA, co ja, tak mniej więcej około 50% tego DNA dzielimy. I mimo że jestem na przykład wyjątkowo podobny do mojego taty, po oczach do mamy, to wciąż nie jestem ich kopią. I dlaczego, jeżeli ktoś z Państwa by chciał wiedzieć, to chętnie o tym porozmawiamy na przykład już w kuluarach. Ale okazuje się, że to DNA to nie jest wszystko. Tam jest pewien taki kruczek, który się nazywa epigenetyka. Dobrze. Aha. I mamy to białko. I teraz to białko to jest ciąg aminokwasów. Aminokwasów, jak sama nazwa wskazuje, no to jest coś, co jest, ma grupę aminową i ma grupę karboksylową, no bo jest kwas. Jest taki węgiel na samym środku, tu jest taka grupa, tu jest jakiś wodór, tu jest, z tej strony się wygodniej to pisze, COOH. To jest kwas. A to jest, nie widać? Fatalnie. No to wyobraźmy sobie, że tu jest węgiel, do tego jest podłączona tak zwana grupa aminowa. Ona ma właściwości zasadowe. Oraz grupa kwasowa, która ma właściwości kwasowe.
No w chemii mamy, jest coś albo obojętne, albo jest kwasem, albo zasadą. I w aminokwasach jest jeszcze jedna specjalna grupa, nazywana grupą boczną. I ta grupa, w zależności od tego, co się pod nią kryje, będzie miała inne właściwości. To może być na przykład grupa, to jest, zazwyczaj jest łańcuszek kilku połączonych ze sobą węgli. Mamy po prostu połączony taki łańcuszek i do niego jest jakiś dodatek. Na przykład to może być siarka. To może być siarka zamknięta dodatkowym węglem, albo to może być jakaś grupa OH. Grupę OH znacie Państwo, no bo na przykład alkohol etylowy ma grupę OH. To mogą być na przykład jony, czyli tam będą ładunki plus i minus. To mogą być na przykład związki tak zwane aromatyczne, czyli węgle zamknięte w pierścienie. To, co jest taką cechą charakterystyczną, to jest to, że one są płaskie i bardzo duże. To trochę, i zobaczcie Państwo, że ja mówię o tych aminokwasach, jakby to były cegiełki o różnych właściwościach. I to tak mniej więcej działa, że w zależności od tego, jak połączymy ze sobą, w jakiej kolejności te cegiełki, to one będą nadawały łącznie, tak suma summarum, no jak macie 300 aminokwasów, to one się sumują do jakiegoś, do jakiejś takiej, takiego wypadkowego białka, które robi coś. I teraz, do czego są właśnie potrzebne te grupy boczne? One mają tak najbardziej podstawowo to dwie funkcje. Pierwsza to jest umożliwienie zwinięcia tego białka do prawidłowej struktury. Zwinięcie, czyli przyjęcie prawidłowego kształtu. Stąd właśnie ta rozmowa o kształcie. Druga, te grupy boczne, ich jest 20, zazwyczaj w większości organizmów mamy 20 różnych aminokwasów i one dostarczają różne możliwości różnych scenariuszy reakcji. No bo jeżeli coś na przykład, bo możemy mieć taką kombinację, że mamy dwa minusy i plus, ale mogą być na przykład dwa małe aminokwasy i jeden duży. Na przykład mogą być jakieś trzy duże i tworzyć jakiś koszyczek, który coś łapie. To z tego można, i to będziemy nazywali na przykład centrum reakcji w naszym enzymie. I dzięki temu, że one mogą być w przestrzeni odpowiednio ułożone, to one mogą złapać substrat, czyli coś, co chcą przerobić. Na przykład mamy kwadrat i przerabiamy go na kółko. Tak, taka najprostsza analogia. No trzeba ten kwadrat najpierw złapać. I na przykład jedno białko ma odpowiednie ułożenie do złapania takiego kwadratu, a inne nie jest w stanie tego zrobić. I właśnie po to jest to ułożenie trójwymiarowe. I tutaj, jeżeli chodzi o te właśnie białka nasze, to one przyjmują naprawdę przeróżne struktury i tego jest... my tego się nie uczymy. Tak naprawdę. My po prostu jakby na tym spędza się doktorat, tak? To, żeby można było pokazać taki jeden rysuneczek, to specjalnie mówię, to się wydaje, że to jest po prostu wesoły, kolorowy rysunek, no to jest osobny doktorat albo osobna kariera badawcza. Teraz już nie, bo nauczyliśmy się, mówimy, rozwiązywać struktury białek, czyli poznawać ich kształty. No, teraz już jesteśmy na etapie takiej próby wysokoprzepustowego, czyli czegoś, co tak jakbyśmy na taśmie chcieli to krystalizować, rozwiązywać struktury. Jedna z metod to krystalizacja, dlatego o tym mówię. Ale kiedyś, no to były lata pracy. Jeżeli się nie mylę, to doktorat struktura hemoglobiny i ta struktura hemoglobiny wyglądała, jakbyście Państwo mieli błoto na patykach sklejone, tam jedna z pierwszych to model to właśnie wyglądał w ten sposób. To struktura hemoglobiny była rozwiązywana chyba jakieś, nie wiem, 20 lat. No, w końcu ten doktorat obronił, ale trochę mu to zajęło. Teraz robi się to nieco szybciej. I tutaj rodzi się właśnie, i tu się rodzi pytanie, no bo jeżeli my mamy ten łańcuszek aminokwasów, tak? I skoro te aminokwasy mogą się tam jakoś wokół siebie kręcić i ustawiać tę strukturę. Jak łańcuch białka, czyli łańcuch polipeptydowy, zostanie zrzucony przez rybosom, to on ma strukturę tak zwanego kłębka statystycznego, czyli to jest majtająca się w roztworze wodnym nitka. Ona się macha, no bo to jest roztwór wodny, no to wszystko się rusza, tak? Mamy losowe ruchy, tam są ruchy Browna między innymi, tak? I one powodują zderzenia, no to ta nitka się kręci, jakoś tam obraca i tak dalej.
No i pytanie było takie, no to jakim cudem te białka przyjmują prawidłową strukturę? No bo to jest, jakbyśmy to spróbowali przeliczyć i zastanowić się, że mamy, tu jest dla 364 aminokwasów, tak? I wzięto dwa parametry, że jakby każdy z tych aminokwasów musi ustawić dwa kąty. No każdy kąt ma tam te 360 stopni, ale przyjmujemy tak, że po prostu mamy jakby, że tam chyba już to założenie było takie, że dwa parametry są ustawiane przez jedną sekundę, tak? No to trzeba będzie ustalić dwa do takiej potęgi parametrów, no to powinno to zająć mniej więcej tyle czasu. No jeżeli weźmiemy 14 miliardów lat i zamienimy, czyli wiek istnienia Wszechświata i zamienimy to na sekundy, to nam nie wyjdzie ta liczba. W sensie ta liczba będzie mniejsza niż ta, co sugerowałoby, że w zasadzie dziś nie powinniśmy żyć, no bo jeszcze te białka nie zdążyłyby się zwinąć. Oczywiście w zależności od długości białka to byłoby różne, tam jak sprawdzicie Państwo te obliczenia, to widziałem kilka różnych podejść. Tutaj nawet nie chodzi o jakieś dokładne przeliczenie, tylko jakby o to, żeby sobie wyobrazić rząd wielkości, że to stanowczo przekracza jakiś przyzwoity czas typu czas ciąży. Tak? No bo to jest taki, no jeżeli od zapłodnienia do porodu mamy te 9 miesięcy, a człowiek jest zbudowany z białek, no to ten pojawiający się nowy człowiek też musi być zbudowany z białek. I musiały zostać wyprodukowane nowe białka, więc widzimy, że te minimum 9, to już jest, to już się musiało zdarzyć, więc widzimy tutaj lukę. To się nazywało paradoksem Lewintala. Tak? Pan Lewintal właśnie powiedział, no coś tutaj się ewidentnie nie zgadza, musimy zrozumieć, jak białka przyjmują swoją strukturę. To była pułapka, bo to było na nanosekundach. No ale jak to przeliczyliśmy na sekundy, to nie ma szczególnej różnicy tak naprawdę. To dalej jest stanowczo za długo. Natomiast, to jest idealnie. I tutaj jeden rok to jest właśnie 10 do 7 sekundy. No to długo. Tak, no bo to 10 lat to będzie 10 do 8, więc możemy sobie wyobrazić, jak długo by to musiało trwać. I właśnie, i to powstaje, tu mamy to pytanie. Spada białko z rybosomu, jest jakoś coś takiego, siumiącha, a potem jest ułożone w ten sposób. To jest reprezentacja, to nie można się przyzwyczajać, że to wygląda tak, a nie inaczej, że to jest heliska, czy taka strzałeczka. To nam symbolizuje tak zwane struktury drugiego rzędu. Jak co to są struktury, bo ten rząd jest jakoś tak dziwnie zawsze tłumaczony i... To jest mniej więcej coś takiego, że jeżeli ja stanę mniej więcej w ten sposób, to ja jestem w stanie, patrząc na ścianę, określić, no na przykład, że ona jest zbudowana z cegły, tak? Albo, no jak się przesunę, to powiem o drewno, tak? A jak się schylę, no to powiem o klamka, no ale o klamka, o drewno, to nie jest żadna informacja. To się nazywa struktura pierwszego rzędu, czyli kolejność aminokwasów. Jak ja dam krok do tyłu, czyli jakby spojrzę z perspektywy, czyli przejdę z pierwszego rzędu do struktury drugiego rzędu, to mogę powiedzieć, o, to chyba są na przykład drzwi, tak? Albo mogę ustalić, że to wygląda na kawałek ściany, albo jakiejś framugi, okna, to będzie schodek, coś w tym rodzaju. Jeżeli stanę znowu kolejne dwa kroki do tyłu, będę miał strukturę trzeciego rzędu. To znaczy zobaczę, że to nie była... nie wiem, na przykład ściana, tylko to była ściana z drzwiami i tu jest kolejna ściana, tak? Okej, no to jestem w jakimś pomieszczeniu. Jak pójdę znowu do tyłu, no to mogę na przykład zorientować się, to była szkoła, nie więzienie na przykład, tak? Czyli to będzie struktura czwartego rzędu. I to są mniej więcej struktury u nas w naszych białkach. Po prostu zależy od tego, jak blisko, z jakiej odległości patrzymy na nasze białko, no to będzie dana struktura, czyli pierwszego rzędu to jest kolejność aminokwasów, drugiego to jest właśnie to lokalne takie zwinięcie, czyli tak zwana alfa, helisa, beta i tu jest beta kartka. Alfa, bo odkryta jako pierwsza, beta, bo odkryta jako druga, tak? My nie staramy się na siłę wymyślać skomplikowanych rzeczy, zawsze po najmniejszej linii oporu. To jest struktura trzeciego rzędu, ściana,
nasza. I teraz jak dwa białka się spotkają, to się zrobi czwartego rzędu. No jak będziemy mieli kilka ścian i zaczniemy je ze sobą składać, no to będzie wiadomo, co to za budynek, więc to jest właśnie czwarty rząd. I to, co zaproponowano, to to, że nasze białko, poszukując swojej prawidłowej struktury, nie robi tak, że ono się, że ono sprawdza po kolei te parametry i je przez te dwie nanosekundy sprawdza te dwa kąty, potem sprawdza kolejne, potem kolejne. Tylko robi coś takiego, że jeżeli pójdzie krok do przodu, to nie może się cofnąć. Nawet jak to będzie niekorzystne. Czyli jeżeli białko powoli zacznie się zwijać, to się okaże gorszą wersją niż ta, zaraz powiem, co to znaczy gorsza i lepsza wersja i skąd to wiadomo. Tylko to po prostu idzie do przodu, do przodu, do przodu i do przodu z dużą nadzieją, że zwinie się do prawidłowego białka. No i w zależności od tego, jaka będzie struktura pierwszorzędowa, czy aminokwasów, będzie więcej albo mniej pułapek na to białko. Więcej pułapek, większe ryzyko, że na przykład się źle zwinie i będzie trzeba je zniszczyć. Mniej pułapek, no to wiadomo, większa szansa na to, że będzie zwinięte prawidłowo. I to jest hipoteza właśnie Anfinsena. To znaczy, że ta sekwencja naszego białka odpowiada... Teraz ten rysunek próbujemy przetłumaczyć w ten sposób, że ta sekwencja aminokwasowa, czyli ta pierwszego rzędu struktura, ona jasno determinuje w zasadzie kształt, odpowiada globalnemu minimum energii swobodnej. Kształtowi. Przyjmijmy kształtowi, ok? Czyli wniosek, sekwencja, bo podstawowy dogmat biologii molekularnej, który Państwu pokazałem, jeden gen, jeden transkrypt, jedno białko, znowu brzmi, dawał po prostu ułożenie aminokwasów, tak? Więc my dostawaliśmy z niego sekwencję, a teraz okazuje się, że ta sekwencja to jest też struktura. Czyli ten rysunek możemy zmodyfikować tak, że podstawowy dogmat biologii molekularnej w tej najprostszej wersji, bez żadnego cofania się, alternatywnych wersji składania białek, bo tam jest bardzo dużo znowu pułapek, biolodzy tyle nam odkrywali, że to jest, no i osobne studia trzeba robić przez to, że to jest po prostu tak, że mamy jeden gen, on jest tłumaczony na jeden transkrypt, to jest jedna sekwencja aminokwasowa, ona daje strukturę, a ta struktura ma w sobie zakodowaną informację właśnie o funkcji. A tamten rysunek z tymi wieloma białkami można właśnie przetłumaczyć na tak zwany lejek zwijania. To maksimum energii swobodnej, ono łączy w sobie dwa parametry. Nie będziemy tu wchodzili w równania, ale w fizyce w zasadzie mamy dwie takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o... Na przykład, kiedy proces będzie samorzutny, jakbyśmy chcieli sobie zadać pytanie. No to na przykład, kiedy układ będzie minimalizował energię. Na przykład, kreda spadnie, dlatego że tu ma wysoką energię, a tu ma niską, niższą niż tu. Tak? I to jest jedyny powód w zasadzie, dla którego chcę spaść, gdybyśmy chcieli to tak spojrzeć energetycznie. Druga wersja, druga taka przyczyna to jest wzrost entropii. Entropia ma to do siebie, że lubi rosnąć. Tak, no na pewno, kto z Państwa włożył kiedykolwiek w swoim życiu ciężką pracę w to, żeby nabałaganić w domu? Kto z Państwa się musiał namęczyć, żeby nabałaganić? Po Pani uśmiechu poznaję, że Pani wkładała silną, dużą energię w co innego. Ale trzeba włożyć pracę, żeby odwrócić ten proces. No właśnie, wzrost entropii to jest wzrost bałaganu. Tak? Słucham? CBA czasem trochę wkłada wysiłku. Tak. Na przykład, wybijając, nie wiedziałem, to współczuję doświadczeń, natomiast faktycznie wybijając drzwi stanowczo zwiększają ich entropię. Tak. Im większy bałagan w układzie, tym większa entropia. Jakby Państwo zaczęli nagle biegać, to by wzrosła entropia. Okej? Okay? Jak Państwo usiądą, no to ona się zmniejszy. Jeżeli Państwo usiądą jakoś bardzo losowo, rozrzuceni, no to będzie wyższa niż na przykład teraz, gdzie w zasadzie mamy dwie dominujące grupy oraz dwie osoby satelitarne, gdybyśmy próbowali jakoś opisać cały tutaj układ nasz. I energia swobodna jest tak cwanie rozpisana, że po prostu to równanie, jeżeli rośnie energia swobodna, to znaczy, że
rośnie energia i maleje entropia, czyli źle dla termodynamiki, a jak maleje energia swobodna, to rośnie entropia, a maleje energia. No po prostu, żebyśmy mieli taką jedną konkretną miarę samorzutności. I teraz nasze białko, gdy spada, tak, mamy gdzieś nasze białko, gdy spada z rybosomu, jest tu i powoli zaczyna poszukiwać swojego minimum energetycznego tutaj. I to są właśnie te przemiany. One mogą być niekorzystne, stąd te skoki, mogą być pułapkami. Tu mogą być dołki. Jak będzie pułapka, no trzeba kombinować, jak wyjść z pułapki. No i tutaj mamy, i teraz pytanie jest takie, jeszcze jedno, więc no takie białko teraz, jeżeli ono jest w stanie natywnym, to znaczy, że ma najniższą, Anfinsen wyraźnie powiedział, najniższa energia, tak? No dobra, no to jajko ma energię tutaj, tak? Nasze jajko w lodówce ma najniższą energię, to jest jajko w stanie natywnym. No to co my robimy, je gotując? Zwiększamy ilość energii i niszczymy jego strukturę, a jak jego struktura zostaje zniszczona, to wyskakuje z powrotem tu na górę. No to jeżeli wjedziemy na stok, no to co zazwyczaj robimy po wjechaniu na stok? No zjeżdżamy z niego, prawda? No to wniosek jest bardzo prosty. Jak ugotowałem jajko, jajko powinno z powrotem się zwinąć, tak? Tak mówi termodynamika. Jeżeli tak nie mówi, no to mamy jakiś... No to zmarnowaliśmy strasznie dużo czasu. No dobra, okej. Okay. No i udało się, mamy ugotowane jajko. Tak wygląda jajko po pierwszej godzinie od ugotowania. Tak wygląda po 6 godzinach od ugotowania. A tak wygląda po 12 godzinach od ugotowania. Coś tutaj śmierdzi ewidentnie, że... 24. Dobra, no to nie będę sprawdzał przecież co godzinę, nie zwariowałem. 48. W tym momencie musiałem przerwać eksperyment, bo moja dziewczyna powiedziała, że kolejne 24 godziny i będzie zła. Więc po 48 godzinach jajko dalej jest ugotowane, tak? No to wszyscy się chyba zgadzamy, że wobec tego ten rysunek absolutnie nie działa. Tak? Znaczy ja wiem, że Państwo by chcieli powiedzieć, że no on musi się zgadzać, skoro ktoś go narysował i wrzucił do internetu, tak? Ale on nie działa, no widzimy, ewidentnie. Chyba, że jest tak, czyli tu ugotowane, surowe, to jest nasza hipoteza. No ale okazuje się, ojej, że oszukałem Państwa. To znaczy... I to nie ja, to natura nas oszukała, bo my bardzo chcieliśmy, żeby ten lejek był prosty, ale nam się lejek w ostatnich kilkudziesięciu, znaczy no pewnie 30 pewnie latach, strasznie nam się skomplikował. To znaczy faktycznie stan natywny naszego jajka znajduje się tutaj, czyli to jajko wyciągnięte gdzieś tam z lodówki. Gdy my je gotujemy, to no faktycznie trzeba sobie to wyobrazić jako trójwymiarową powierzchnię, więc to gdzieś sobie wędruje i ląduje tu, to jest ugotowane, w trakcie gotowania. I ono nieszczęśliwie spada tutaj, do agregatu amorficznego, tak zwanego. Okay? Gdybyśmy chcieli, żeby jajko w trakcie gotowania stało się z powrotem surowe, to jest przeliczone, tam trzeba byłoby rozmieszać jajko mniej więcej w objętości basenu i to by wystarczyło, żeby w trakcie ugotowaniu zrobiło się surowe. To znaczy, jaki jest warunek? Czas zwijania białka do struktury natywnej musi być krótszy niż czas dyfuzji, czyli podróży do najbliższego sąsiada, bo gdy dwa takie rozwinięte białka się spotkają, to będą agregowały, kleiły się ze sobą w tak zwany agregat amorficzny. Amorficzny, czyli taki bezpostaciowy, bezciałowy i tak dalej. I okazuje się, że ta objętość to jest właśnie tam chyba okolica objętości basenu mniej więcej. Dlatego to jajko nie jest surowe z powrotem. I tutaj Państwo widzą coś jeszcze. Tam oligomery, to one są, one się potem robią to przejście, więc to jest atrakcyjne. Fibryle amyloidowe. Okazuje się, że my nie musimy tutaj, że tutaj, gdybyśmy przyłożyli strzałkę czasu, to w zasadzie mielibyśmy całkiem taki zgrabny, coś w stylu a la, jakbyśmy wzięli, może to,
gdybyśmy wzięli ten stan i ten stan, to mielibyśmy taki stan troszkę czegoś w stylu diagramu pokazującego starzenie się białek. To znaczy białka w pewnym momencie, w trakcie starzenia się, mogą się ze sobą skleić i zbudować takie fibryle amyloidowe. I teraz mówiłem Państwu o tych beta-kartkach, to były te strzałeczki takie płaskie i teraz one się ze sobą kleją i tworzą właśnie taki bardzo uporządkowany agregat, który nie tylko jest bardzo uporządkowany, ale ma pewne ciekawe właściwości. To znaczy, jak on spotka, na przykład, gdy się niektóre tak robią, że jak spotkają inne białko, to je rekrutują do siebie. W sensie tego samego typu. Zmieniają mu konformację. I ono sobie powoli rośnie. No nie potrzebuje jakoś się śpieszyć. I powoli zaczyna zwiększać swoją objętość i naciskać na nasze neurony. Zaczynamy od prawidłowego mózgu, klei się, rosną takie fibryle i w pewnym momencie naciskają na nasze komórki, powodując ich degradację. Mechanizmów choroby tam jest kilka, to jest jeden z iluś nakładających się i to skutkuje powolną taką degradacją. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda przekrój mózgu osoby zdrowej, jak wygląda przekrój osoby z chorobą Alzheimera. I właśnie w kontekście choroby Alzheimera zauważyliśmy coś takiego jak złogi amyloidowe w mózgu. I to była taka pierwsza informacja o agregacji, jaką kiedykolwiek w zasadzie mieliśmy. Tam równolegle działy się priony, ale one się jeszcze wtedy w ogóle nie pożeniły ze sobą, te tematy. I to jest... A dobra, bo zgubiłem, bo chciałem podkreślić to, że to było w kontekście choroby, bo to będzie potem. Proszę patrzeć na białe tło i poruszać oczami. Nie głową, tylko oczami, to jest bardzo ważne. Kto z Państwa widzi paprochy? Dobrze. Przepraszam, ile lat, jeśli mogę wiedzieć? 18. 17. Specjalnie pytam Was. Podpowiadam, tak powinny wyglądać mniej więcej te paprochy, coś w tym stylu, tak? Ktoś jeszcze z widowni? A tam, tak, dobrze, super. Ktoś jeszcze? Nie? Dobrze. Tym wszystkim, którzy widzą paprochy, serdecznie gratuluję. To są pierwsze objawy starzenia się. Oczy nam się starzeją. Ja się zastanawiałem, że czy próba wytłumaczenia ludziom choroby Alzheimera, gdy często na spotkania przychodzą młodzi ludzie, jest bez sensu. Bo często w wieku około 17 lat nie dowierzamy, że można żyć, że człowiek po 40 to raczej powinien nie żyć, zdaniem 17-latków często. W domu się będziesz tłumaczył z tego uśmiechu, mówię ci. I często jest tak, że po prostu jakby choroba Alzheimera, która te swoje objawy daje tam raczej po 60 roku życia, jest strasznie odległa. Ale zaćma już wcale tak odległa nie jest, no bo te osoby, które mają menty, powoli rozwija się u nich coś, co kiedyś może skończyć się zaćmą. Tak naprawdę tutaj też jest pułapka, bo to zależy od tego, czy one są w soczewce, czy nie. To podobno można rozpoznać po tym, czy poruszeniu okiem to dalej płynie, czy nie. Jeżeli płynie, to jest w ciele szklistym, jeżeli nie płynie, to może... Jeżeli płynie, to pewnie jest tutaj, jeżeli nie płynie, to pewnie jest w soczewce. To jest w soczewce, jak nie płynie. A, płynie. Ale oczywiście takie rzeczy trzeba już konsultować ze specjalistami. Ja nie jestem specjalistą od tego, nie jestem optometrystą, więc trzeba to dobrze skonsultować. Przede wszystkim chodzi o to, że to znowu są jakieś tam posklejane białka. One nie zawsze są takie same, jak na przykład w Alzheimerze i tak dalej, ale tam te mechanizmy prawdopodobnie w soczewce są bardzo, bardzo podobne. Nie mamy 120% pewności. Rozważamy to. Co się dzieje u takiej osoby, której się rozwinie zaćma. No ona widzi w ten sposób. Zaczyna się zaciemniać obraz, no w pewnym momencie może w ogóle tak przestać widzieć. I teraz to, co możemy zrobić, to usunąć soczewkę. To jest bardzo inwazyjne, w ogóle oko jest strasznie delikatne. Proszę sobie wyobrazić, jak to jest skomplikowana operacja paradoksalnie. I wstawić nową sztuczną. Jeżeli uwzględnimy kolejki do NFZ-u, gdzie ludzie zapisują się na 10 lat do przodu specjalnie, gdy są takie przypadki, że ludzie słysząc o tym, że może u nich się rozwinąć zaćma, zapisują się na operację na za 10 lat, czy tam na za 5, jak już będą się kwalifikowali do tej operacji,
to znacznie lepiej byłoby wykombinować lek. To znaczy na przykład 3 miesiące terapii w postaci tabletek, tak? To brzmi znacznie lepiej niż odczekanie na to. No i właśnie, przepraszam, tutaj jeszcze zanim wrócimy do tych leków, to jest bardzo ciekawy przykład. Ja chcę, żeby Państwo spojrzeli na to. To jest zdjęcie białka prionowego, które agreguje tak bardzo podobnie, daje takie same kształty, co w chorobie Alzheimera, tak? A to jest zdjęcie białka, które się nazywa MAVS. Widzicie Państwo, że one są bardzo podobne, tak? Na przykład nie są pozginane, są proste, ich morfologia jest podobna. Białko MAVS jest łobuzem, bo nie tworzy tych beta-kartek, co mówiłem, tylko tworzy alfa-helisy, to już jakiś skandal. Bo wszystko było ładnie, jak te wszystkie agregaty miały mieć beta-karty, no wszystko dobre, już było jasne, tak? Dodatkowo ono wcale nie wywołuje choroby, wręcz przeciwnie. Dzięki temu białku nasz organizm odpowiada na obecność wirusa. To ono reguluje, włącza odpowiedź przeciwwirusową, wykorzystując mechanizm agregacji. Pigment w Państwa skórze jest ułożony na siateczce zrobionej z włókien, takich, no powiedzmy tak, no z czegoś, co też przypomina włókna amyloidowe. Tutaj jeszcze tak, właśnie to jest pokazane, widzicie Państwo, że to tam się gdzieś skręca wszędzie, tu nie ma tych kartek. Bakterie, które tworzą biofilmy bakteryjne, to spory problem właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co mnie interesuje szczególnie, ale na przykład też dentyści mają szczególny problem z biofilmami, tworzą przestrzeń międzykomórkową, też tam są agregaty. I one wcale nie chorują. Okay? My odkryliśmy proces amyloidogenezy w kontekście choroby, ale wszystko wygląda na to, że wcale to nie musi być koniecznie z chorobą związane, że to nie musi być stan patologiczny. Drożdże mają coś takiego, że one mogą przełączyć swój fenotyp, swoje zachowanie. Żeby możliwa była zmiana fenotypu, tak powiedzmy klasycznie, tak jak to się powinno dziać w biologii, to powinno dojść do mutacji, i ta mutacja powinna być pozytywna i zmienia na przykład właściwości. Powiedzmy, nasze drożdże lubią jeść związek A, ale my dajemy im, ale na przykład, nie wiem, w pożywce jest związek B i związek O. O ma ogonek, przez co nie będzie nigdy trawione przez drożdże, ale drożdże są troszeczkę głupiutkie i póki widzą coś bardzo podobnego do A, to nie tkną B. No to trochę, wiecie Państwo, no mamy 50 dzieci na sali, jest sterta pizzy, a gdzieś podrzucamy marchewkę. Tak? To jeżeli to choćby ta pizza była z plastiku, to najpierw rzucą się na pizzę, zanim się zorientują, że coś jest nie tak, prawda? No to jakbyśmy mieli tu stertę pudełek po pizzy, a tam stertę jedzenia, że na pewno jest jedzenie, wszystkie się rzucą na to, choćby to było puste. Drożdże są tak głupiutkie, że one zdechną nawet z głodu, jeżeli będzie trzeba. I teraz, żeby nauczyły się omijać ten zakaz jedzenia B, jeżeli jest O, to one musiałyby zmutować, czyli się przystosować do nowych warunków i zacząć to jeść. Problem jest taki, a co jeżeli B wypłuczemy i wrócimy z A? Skoro kiedyś był taki mechanizm, że chcą jeść tylko A, to on musiał być jakoś uzasadniony ewolucyjnie. To teraz powrót z tamtej mutacji z powrotem do tej jest statystycznie niemożliwy. W sensie bardzo trudno odwraca się w naturze mutacja, bo to musiała być mutacja dokładnie w tym samym miejscu. Wyobraźcie sobie Państwo, że macie miliard literek, zamykacie oczy, wyciągacie jedną w jej miejsce, gdzieś wkładacie drugą, a potem musicie powtórzyć ten proces, ale tak, żeby naprawić tę zmianę. To tak działa mniej więcej ewolucja. No, to nie jest jakaś istota, która to gdzieś tam programuje i wie, kiedy uderzyć, jakim fotonem tam jakiegoś świata UV, bo akurat będzie jakiś słoneczny dzień i akurat gdzieś coś zmutuje. No nie, no to się dzieje kompletnie przez przypadek. Więc drożdże wykorzystują priony. Białko może u nich zagregować, przez co zmienić fenotyp. Nauczyć je jeść na przykład B. Natomiast po kilku pokoleniach ten agregat, bo one potrafią w trakcie, jak jedna komórka się dzieli, to przekazuje ten agregat potomnej i w pewnym momencie jest tak, że one mogą zaniknąć. Czyli mamy coś takiego a la ewolucja, tak? No my mamy to przystosowanie, którego byśmy oczekiwali, ale z furtką, to znaczy można się z tego
w kilkaset pokoleń wycofać. Kilkaset pokoleń dla drożdży to jest naprawdę mało czasu. Dla nas więcej, ale naprawdę jest bardzo mało czasu. Powstała taka koncepcja, to jest akurat The Quadrat Disordered in Disorders. Chodzi o to, że niektóre z tych białek są nieuporządkowane. Ja powiedziałem, że mają struktury, to jest kolejna taka pułapka, ale tak naprawdę wiele z nich nie ma tej struktury, dopóki się nie spotka z partnerem. Dopiero to tak jakbyście mieli państwo trochę jak z gadżetem, tak? Dalej ręce gadżeta i one, a jak zrobimy co innego, powiemy, to one zmienią się i wyjdą nożyczki, tak? Jakbyśmy mieli taką bryłkę metalu i teraz, jeżeli ja mam bryłkę metalu i wyciągnę na to, położę, mam bryłkę metalu i teraz kładę na niej materiał i to ona się zmienia nagle w nożyczki, ale jeżeli położę obok kotleta, to się zmieni w nóż, tak? To trochę robią te białka, że one są rozwinięte, spotykają się z partnerem. No takim rekordzistą jest P53, który to jest jakby sekwencja białka, a to są różne fragmenty, które dostosowują się do różnych partnerów. I zwijają, tak jakbyśmy mieli taki uniwersalny klucz. Wiecie, że Państwo, że mamy taki cienki pręt, wkładamy w odpowiedni zamek i on dostosowuje swój kształt wtedy do odpowiedniego zamka. Tak to mniej więcej wygląda. I okazuje się, że te wszystkie tematy się ze sobą łączą. Priony, agregacja i nieuporządkowanie. Tam jest jeszcze jedna właśnie rzecz. I zarówno w kontekście chorób, jak i funkcjonalnym, czyli tym niepatologicznym. No i właśnie jeżeli chodzi o choroby, to tutaj mamy taką zaproponowaną listę. Zarówno właśnie Alzheimer, Parkinson i pląsawica Huntingtona. Kto oglądał doktora House'a? Tak? Sławna trzynastka. Gdy doktor House zmieniał zespół i miał iluś kandydatów, których rekrutował, to jedną z postaci nazwał 13 i właśnie 13, jej mama miała pląsawicę Huntingtona i ona miała odziedziczony ten gen pląsawicy Huntingtona właśnie. Ale również taka dosyć nieoczywista cukrzyca typu drugiego, też taka około agregacyjna. Na Uniwersytecie Warszawskim profesor Wojciech Zwolak pokazał, że insulina może agregować, że może tworzyć amyloidy i agregując, nawet znalazł specjalny fragment, który gwałtownie przyspiesza tę agregację. To znaczy, że jeżeli ona będzie odpowiednio nadtrawiona, ta insulina, to agregacja zwyczaj robi tak, że coś rośnie, to najpierw się rozpędza, potem rośnie gwałtownie i potem już nie rośnie za bardzo. Tak tutaj, jak się dodawało tę lekko nadtrawioną insulinę, to ona wybuchała, natychmiast agregowała w zasadzie. To trudno było znaleźć fazę tego rozpędu nawet. Widzimy, że się pojawiają w różnych kontekstach takich chorobowych te nasze zjawiska agregacyjne i to jest właśnie to, jednym z takich celów jest to, żeby lepiej zrozumieć samo zjawisko agregacji, bo kiedyś je bardzo ignorowaliśmy. No to znaczy, jest ta choroba Alzheimera, Huntington, Parkinson, no i tyle. Aha, no i oczywiście gdzieś choroba prionowa tutaj też na pewno jest. No i to wszystko, to nie może być tego więcej, ale teraz się okazuje, że jest tego znacznie, znacznie więcej, plus są te funkcjonalne, tak jak to białko MAF, co Państwu powiedziałem, które reguluje odpowiedź, jak nasz pigment. Poza tym, jeżeli te białka się kleją, to znaczy, że są u nas, a jeżeli są u nas, to znaczy, że pełnią jakieś funkcje. I na przykład to jest o tyle zabawne, że w przypadku białka PRP wywołującego chorobę, nadal nie do końca wiemy, że wywołuje chorobę, ale nie do końca wciąż wiemy, co robi w naszym organizmie. Tam jakiś czas temu pojawiały się publikacje, które coś przebąkiwały na temat potencjalnej funkcji, ale wciąż nie mamy pewności. Czyli jest tak, że my więcej wiemy o tym, co robi złego to białko, niż w naszym organizmie. I dlatego właśnie jest ta koncepcja The Quadrat, żeby rozważać te białka w tym kontekście. I muszę przyznać, że jak chodziłem na wykłady z epigenetyki, to tam w ramach tego ja na przykład widziałem bardzo dużo takich potencjalnie doskonale agregujących białek i kilka wyjaśnień właśnie na podstawie mechanizmu przejścia fazowego. To jest ta czwarta rzecz, co mówiłem, że nie wspominam. Właśnie, że agregacji, żeby niektóre rzeczy tłumaczyć. I widziałem, że nie wszyscy na to w ten sposób patrzą, ponieważ to jest jeszcze nie do końca spopularyzowane podejście. I bardzo często że my nadal sobie tego nie uświadamiamy. Ale to nie jest tak, że naukowcy na przykład nie uświadamiają sobie, bo to ignorują.
tylko wciąż właśnie nie mamy pewności, o co chodzi. Czy to jest zjawisko bardzo popularne, niepopularne, czy jakie? Teraz jednym z takich argumentów, który, to się, ostatnia rzecz, pochwalę się, że dokładamy małą taką cegiełkę, to znaczy pierwsza publikacja, w której ja jestem też wpisany, dotyczy poszukiwania takiego bioinformatycznego przewidywania, czy białka prionowe mogą, znaczy które z białek mogą być białkami prionowymi i pokazujemy na przykład obecność tych białek w trzech różnych gałęziach życia, znaczy w bakteriach, archeonach i ludziach i pokazujemy, że na przykład są takie białka, które są potencjalnymi prionami i są we wszystkich tych trzech gałęziach życia. I to rodzi bardzo ciekawe dla nas pytanie z naszego punktu widzenia, czy to znaczy, że Luka, czyli ostatni wspólny przodek, na przykład, wyobraźmy sobie, mógł mieć priony. A jeśli tak, to jak wyglądał, które to było? To jedną z takich rzeczy, którymi próbowałem się właśnie zajmować, to próba upolowania tego starożytnego prionu. Teraz się również rozważa taką rzecz, sprawdzono aminokwasy z asteroid, bo mówimy, dobra, okej, przyjmijmy, że asteroida to źródło aminokwasów na Ziemi i czy to wystarcza do stworzenia agregatu? Okazuje się, że tak. Czyli wiemy, że gdzieś na Ziemi mogło być źródło aminokwasów wystarczających do stworzenia agregatu. Widzimy w rybosomie, jak spojrzymy na jego strukturę, że bardzo stare elementy rybosomu wyglądają jak takie zagregowane człony. I zastanawiamy się, i powstała taka koncepcja, a może, skoro agregaty bardzo chętnie, łatwo powstają w naturze, w roztworze wody, bardzo łatwo, to może one mogły, bo jest koncepcja świata RNA, czyli że RNA było najpierw, ono się powielało, potem zostało przetłumaczone na DNA i w ten sposób powstawało życie. I jest koncepcja, która sugeruje, że może, bo RNA jest bardzo niestabilne, chętnie się rozpada, a może był agregat, do którego RNA na przykład mogło się przykleić i być stabilizowane na takim agregacie, który jest nieprzyzwoicie stabilny. Tak? No i to byłoby, wow, to byłoby super, w sensie to byłoby świetne wyjaśnienie ewolucji. My, w sensie na przykład ja nie jestem szczególnym zwolennikiem takiej koncepcji, że był świat amyloidów, że to one się same powielały i produkowały inne białka i tak dalej, ale to jest bardzo ciekawe, czy przypadkiem one nie odegrały jakiejś roli i czy to nie było tak, że życie znało od samego początku zjawisko agregacji, no bo coraz bardziej wydaje się, że no nie widzimy argumentu, żeby nie znało i może życie ujarzmiło właśnie agregację i my widzimy ją w postaci chorób tylko dlatego, że najłatwiej tak było ją odkryć. Jasne? Że to był wypadek, że my ją tak odkryliśmy, ale że agregacja może być po prostu ujarzmionym przez naturę zjawiskiem. I teraz dlaczego trudno znaleźć na to lek? No bo my nie chcemy zabić komórki nowotworowej, my nie chcemy zabić bakterii, my nie chcemy naprawić braku jakiegoś genu. Uczymy się już to robić, naprawiać braki genów, nie tylko terapią klasyczną, genową, ale też między innymi na Uniwersytecie Warszawskim opracowywaną. Kto z Państwa brał Pfizera? Szczepionkę? No to szczepionki Pfizera, no to szczepionka Pfizera, bodajże chyba jednym z patentów w szczepionce Pfizera jest właśnie też patent z Uniwersytetu Warszawskiego od profesora Jemielitego. I my się uczymy jako ludzkość tak wykorzystywać RNA, to co się udało zrobić na Uniwersytecie Warszawskim, to ustabilizować tą cząsteczkę i można ją dostarczać. Jest dostarczana jako lek przeciwnowotworowy, ale też ona umożliwia właśnie coś takiego jak terapia genowa, nie wykorzystująca zmiany genów, bo zmiana genów jest po prostu bardzo skomplikowana. Ale dlaczego trudno jest wyleczyć chorobę opartą o agregację białkową? Dlatego, że my nie chcemy wyeliminować jakiegoś obiektu, tylko my chcemy odbyć walkę z drugą zasadą dynamiki, termodynamiki. W ogóle z termodynamiką. A jak doskonale wiemy, komórka nowotworowa to jest jakby, nazwijmy to w przybliżeniu, obiekt biologiczny, ale zasady termodynamiki, no to są już całkowite prawa natury i chęć wykiwania tych praw natury, no to jest jeszcze trudniejsze wyzwanie, prawdopodobnie tłumaczące, znaczy jest to jeden z powodów, dla których pewnie nie będziemy nigdy nieśmiertelni w takiej biologicznej wersji, chyba że będziemy jacyś bioniczni czy biocybernetyczni, bo jak nauczymy się leczyć chorobę Alzheimera, Parkinsona i tak dalej. Też nie wiem, czy tu jest pokazana amyloidoza serca, ale serce u osób starszych w pewnym momencie się zatrzymuje, bo sztywnieje przez amyloidy.
Jeżeli to się nauczymy, to mamy jeszcze 300 tysięcy innych białek, które może chętnie zaczną agregować, jak będziemy żyli 150, 200, 300 lat. Więc to jest super pole do uprawiania nauki, bo temat się póki co do końca kariery się nie powinien skończyć, więc zachęcam tych, którzy chcą się tym zająć. I dziękuję bardzo za uwagę. Kamelon jest dlatego, że białka nieuporządkowane kiedyś były nazywane też białkami kameleonami. To się tylko wyjaśnia, a jestem fanem tego zdjęcia. Dziękuję bardzo.